Jeroni Białystok, teraz Romańczuk. Teraz, jakbyś podsumował dzisiejsze spotkanie? Jak smakuje zwycięstwo z Mistrzem Polski przed własnymi kibicami? Na pewno smakuje szczególnie, no, bo wygraliśmy i twierdza Białystok została. Na pewno nie zaglądamy dalej do tabeli, tylko staramy się skupić na kolejnych meczach. Zostało nam w tym roku jeden mecz, także będziemy się nastawiać. Nie ma żadnego luzu, tylko będziemy dążyć do tego, żeby pojechać na wyjeździe. Okej, a w takim razie jak byś podsumował dzisiejsze spotkanie? Z twojej perspektywy jak to wygląda? Mi się wydaje, że od pierwszej minuty narzuciliśmy swoje tempo. Chcieliśmy wychodzić wysoko na raku, odbierać piłkę na stronie przeciwnika. Myślę, że kilka sytuacji nam takie zdarzyły się w pierwszej połowie. I to na pewno w takim największym plus tego meczu. Widać było zaangażowanie każdego chłopaka dzisiaj na boisku. Widzieliśmy jaka stawka tego meczu. Także dla wyniku sztabu i też dla kibiców. Wspierali nas od pierwszego do ostatniego.